Witajcie w kolejnym krótkim materiale. Będzie słabo mnie słychać, gdyż idziemy dawną, na to mówiliśmy, rajdką w kierunku na Poznań. Znaczy, ja tutaj za dzieciaka chodziłem do domu moich pradziadków, wujków. Mój dziadek tutaj mieszkał, choć urodził się w Poznaniu. Dzieciństwo tam spędził, później była wojna i druga wojna światowa, różne perypetie. Tu ta boczna do dzisiejszej 92, wcześniej to była w ogóle Berlinka, czyli trasa łącząca Berlin z Warszawą, tam z Królewcem. Miało to sięgać tam, gdzie sięgała III Rzesza. Sorry, że tak sapię, ale się zmęczyłem. Tu na wprost to jest kierunek no na Berlin. Czyli tak jak mówię, stara ta trasa autobana, nie? Z czasów wojny. A tu idziemy taką tą boczną. Tu zawsze za dzieciaka żeśmy się bawili. Jeździliśmy motorami, rowerami i samochodami. Te wszystkie rowy, kanały, przepusty, to my za dzieciaka żeśmy po prostu zwiedzali. Bawiliśmy się tam wchowanego w wojnę. Jeździliśmy jakimiś Simpsonami, tam innymi motorami. No, tutaj jeszcze raz widać, to jest kierunek na zachód. Czyli z mojej perspektywy, tam gdzie jest dzisiaj ładniej, piękniej. A niestety, no, Polska znowu jest między takimi podziałami. Czyli znowu jest ta różnica między zachodem a... Przepraszam, między zachodem a wschodem. No, wracamy do takich czasów, co ja słabo pamiętam, ale prześwitują mi doskonale te lata 90. Te przemiany, zmiany województw, przekształcania CPN-ów w stacje paliw. A dzisiaj mamy powrót, nie? PRL bis. No mówię, tutaj cały czas byśmy szli, to dojdziemy do samego Poznania. Tutaj na wprost jest Lusowo. Tutaj mamy po całej stronie drugiej Tarnowo Podgórne, nadajnik antenowy. Ruch jest, bo to jedni z pracy, inni do pracy. Tutaj za chwilę mamy Amazona, Mana. Tych firm mamy od groma. No ja akurat maszeruję do przyjaciół po rower, że tak powiem, po środek lokomocji. Co tu wam z ciekawostek powiedzieć? No o dzieciństwie nie będę mówił, bo to by można książkę napisać. Czym się bawiliśmy, czym jeździliśmy, to były rowery, motory, traktory, kombajny, jelcze, stary, ziły, krazy, urale i czołgi i inne tam bajery. Kto nie wierzy, to nie musi, tam wbijam w to, nie? Bo materiał tak pójdzie, 18+, więc można trochę pośmieszkować, pożartować. Jestem zmęczony, słychać to w głosie, zaraz padnę na pysk, ale nieważne. Zobaczcie, tu mamy już odległość na murawę 20, na komornik 25, Swarzyn 30. Nie jest daleko, tu przejeżdżał autobus komunikacji TP Bus, czyli tutaj naszej podmiejskiej. Teraz tak, ja za chwilę tutaj dojdę do przyjaciół, to już nie będę tam kręcił. Jakieś 500 metrów jeszcze wprost był właśnie gospodarstwo, tu jechał facet, musiałem zejść, gospodarstwo moich pradziadków, dziadków. Tutaj jest zjazd na Tarnowo, tu jaką stawię jakieś nowe hale. Hałas jest straszny, nie wiem co tam będzie słychać. No tu ładne widoki, nie? Te pola uprawne. Za dzieciaka żeśmy się wszyscy udzielali jakoś w tym rolnictwie. Jedni więcej, drudzy mniej. Ja bardziej wolałem transport, te ciężkie sprzęty, zabezpieczania ładunków, przewozy. Jakieś dawne jednostki, jakieś WZ-moty. Takie wszystkie obiekty. Nie ma co tam, no, dzieciństwo minęło, nie? Mój syn nie za bardzo na przykład gdzieś lubi to, co ja lubiłem. On tam komputery. Już takie bajery, nie? A może kiedyś mu się to jakoś odmieni i będzie chciał robić coś innego.
Jak widzicie, chodzę sam, bo zainteresowanie jest znikome, rzekłbym żadne. Jeżeli przebywam w Tarnowie, to chętnych na jakieś takie wspólne podróże, wędrówki nie ma. Dobra, bo materia już trwa ponad 5 minut, więc popatrzcie sobie jeszcze chwilę, jaki tu jest ruch i będziemy się żegnać. Trzymajcie się do następnego materiału, aczkolwiek nie wiem, kiedy coś powstanie, bo ja tutaj w Tarnowie i w okolicach jestem wypalony, zmęczony, samotny i myślę, że na tym ten materiał, tutaj jakieś okolice Tarnowa, gminy zakończymy, bo ja po prostu się tutaj wypaliłem. Więc trzymajcie się i nie wiem, kiedy będzie film stricte urbexowy, czy jako przewodnik turystyczny, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Może kiedyś. Trzymajcie się.